Ostro pod górę, czerwony flak, bo dzisiaj na odmiany wchodzimy na śniewnik. Ale droga trochę nietypowa, bo i śniewnik nietypowy. Na przykład tutaj z tego punktu podobno widać Drezno. Drażdańska wychlitka. No to zobaczmy, czy widać to Drezno. Bo jednak mamy lekkie zachmurzenie. Ale panorama rozciąga się tutaj niesamowita. No i była tablica informacyjna i wygląda, że Drezno jest tam, na lewo od tych żółtych pól. A tu taka ciekawostka w oddali, nie wiem, czy mi się uda zzoomować. Oto ledwo co widać kontrast. Nie wiem, czy widzicie, to taki wielki komin i pionowy słup dymu. Niesamowicie to wygląda. Ewidentnie jakaś elektrociepłownia. Ale potężne ilości pary z siebie wyrzuca. A my lecimy dalej. Bardzo urokliwa ścieżka. No i jeszcze chwila i powinniśmy być na szczycie. Ale zobaczcie, jaka piękna panorama. Ale trochę wieje. No i dochodzimy na szczyt śnieżnika. Chociaż niektórzy po tej wieży mogliby myśleć, że to bardziej Wielka Sowa, na której ostatnio byłem w ramach projektu Korona Polski z ekipą podróży po Polsce. Na śniewniku też reszta ekipy zresztą była, z tym, że na naszym polskim śniewniku, a to jest śniewnik deciński. Także zobaczymy, bo wyda się wejść na wieżę. No, przydałoby się schować, bo zaczyna powoli kropić, ale jest przepięknie. Zdążyliśmy idealnie, bo jednak się zaciągnęło powolnie. A według prognozy miało być tylko zachmurzenie. Jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać i spróbujemy wejść na wieżę. Mamy bilety, ale też mamy kluczyk. Sama obsługa. Op. Op, dam sobie radę lewą ręką. Chodźcie. Widzisz to, man? Widzicie schody. Tradycyjnie liczymy schody. schodów kamiennych i jeszcze takie piękne żeliwne na samą górę. No, tylko trochę ciasto na głowę. To ile razem? Dwadzieścia. Dwadzieścia. Tu mamy opis wszystkiego, co widać.
Góry takie płaskie, ty mam to góry stołowe. Już tam masz. Ale nie nasze stołowe. Ale rodzaj. I to by było na tyle z naszej wycieczki na Śniewnik. Trochę pada. Taki pieronochron. Miejmy nadzieję, że nas nie sieknie. A jeszcze taka mała ciekawostka. Sneszka. 1602 metry. Chociaż według ostatniej wycieczki 1603. Widzicie ją? Która to miałaby być? O, niestety się zaciągnęło i słabo widać. A ten taki cyckowaty, to ten po prawej stronie za nim. No to też tak myślałem. Słabo widać. To Śnieżka by była tam. Tylko zostałem już tak chmurami. I jeszcze widok na dół. O, ale na ekraniku mi jakby płatki śniegu spadają. Nie wiem, czy to widzicie. O, śnieg, czy jakby grad. Damy jeszcze szerszy kąt. A się zaciągnęło. Znaczy, bo ja myślę, że potem. Zawrete, otwierte dwiery, to trzeba zamknąć drzwi, nie? Trzeba zamknąć, ale trzeba je odczepić. Żeby się nie lało. Kontrolne liczenie w drodze na dół. Ja nie liczyłem, więc on nie powie. W tą stronę raz idzie. Zgadza się w obie strony? 159, a tobie tym ile wyszło? Do 114, pamiętam. Chyba nas zamknęli, bo widzę zamek jest zaryglowany. Każdy ma klucz. Tak. 114 właśnie wyszło na dół. 39. 159. Proszę bardzo. Wychodzimy. Naprawdę na tyle. A gdyby was interesował projekt Korona Polski, to zapraszam na stronę Podróże po Polsce. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeszcze na koniec mały rekonesans. Bo niestety przez ten deszcz córce buty przemokły. Także została z żoną w samochodzie. A my z synem sprawdzimy, jak wyglądają tyskie steny. Czyli tyskie ściany. Kompleks 55 chyba hektarów przyrody nieożywionej. Coś jak nasze błędne skałki. Tylko o wiele, wiele większe piaskowiec. I labirynty pomiędzy nimi. Naprawdę łatwo się zgubić. Także wszystkie przewodniki podają, żeby koniecznie trzymać się szlaków, bo możemy tu zostać na trochę dłużej. Patrz jakie wnęki. Pakuj tam.
widać jakieś kółeczko. Wygląda, że wspinają się tutaj, tak? Tam jest drugie wyżej. Spity na ścianie. Raj dla wspinaczy skałkowych. Ale pada deszcz, to my się nie powspinamy. Ale niesamowita jamka. I schody wykute do góry są? Nie, tam się kończy. No nie, tam w prawo jeszcze wygląda, że jest wnęka. Wchodzisz? Nie ma nic. Nie. Ale za to patrz tutaj, jak fajnie. Poświecił? Jakbyś tam głowę wsadził, to będzie ją widać tutaj z drugiej strony. Widzę cię. No. I na dzisiaj to by było tyle. Wracamy do samochodu, ale na pewno w komplecie wrócimy tu jutro. I jeszcze pocztówki z wakacji. I tradycyjnie trzeba poklepać skrzynkę, żeby doszły.